Przedstawiam Wam flecik. To jest flecik Kena. Nie pamiętam nazwa, pewnie pochodzi z jakiegoś Kechua czy Nahuatl. Charakterystyczny dla muzyki peruwiańskiej, indiańskiej, andyjskiej. I jeżeli chodzi o klasyfikację, to jest tak zwana piszczałka o zadęciu krawędziowym, bo on jest, o, on jest zupełnie pusty w środku. Z każdej strony ma tak samo szerokie wejście, a na końcu ma nacięty tylko taki gwizdeczek. I chwileczkę zabiera treningu, zanim nauczymy się w coś takiego dmuchać, aby wydawało jakieś dźwięki sensowne. Niemniej jednak ten flecik ma dosyć dużo możliwości techniczne. No na pewno wszyscy znają takie słodkie brzmienie fletu w pewnym utworze bardzo znanym, granym najczęściej przez Indian na ulicy. On ma jedną zaletę w porównaniu z fletem wykonanym z drewna czy z bambusa. Oryginalnie one są wykonywane z drewna, a z bambusa też bywają. Mianowicie przy graniu na ulicy, jeżeli kondensuje się w nim woda, jest dosyć chłodno, to ten flet na pewno nigdy nie ulegnie uszkodzeniu, nigdy nie popęka i myślę, że dostarcza akustycznej satysfakcji wszystkim. W porównaniu z takim fletem zwykłym blokowym jest dużo, dużo głośniejszy. Także bez wzmacniacza dajemy sobie z tym spokojnie radę w graniu na ulicy.